Szanowni Państwo. Drodzy Radomianie. Mamy ogromną przyjemność przeprowadzić dla Państwa przełomowe wydarzenie, które może przejść do historii naszego miasta, jako to, które przyspieszy bicie jego dumnego serca. Dumnego nie tylko ze względu na bogatą historię, przeszłość, ale przede wszystkim dumnego, ponieważ Radom ma ogromny potencjał, aby odważnie myśleć o przyszłości. Wszyscy tworzymy teraźniejszość, ale razem możemy zawalczyć o to, co przed nami. Przed Państwem Zuzanna Prygiel, radomianka, studentka trzeciego roku przywództwa i zarządzania na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, wiceprzewodnicząca koła naukowego Leadership Laboratorium, aspirująca młoda przywódczyni, czyli przyszłość Radomia. Przed Państwem pan redaktor Andrzej Mędrzycki, legenda naszego miasta, działacz społeczny, wieloletni dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny literat, propagator lokalnej historii i nestor radomskiego dziennikarstwa, czyli przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w jednej osobie. Drodzy Państwo, przypadło nam dziś w udziale zaprezentowanie kandydata na nowego prezydenta Radomia, uznanego sportowca, radomskiego olimpijczyka, byłego zawodnika i trenera siatkówki, do dziś związanego z tym pięknym sportem. Roberta znam wiele lat i ma moje gorące poparcie. Ma wsparcie nas wszystkich. Proszę Państwa, Robert Prygiel. Robert Prygiel, najważniejszy mężczyzna w moim życiu. Mam nadzieję, że przyszły prezydent Radomia. Wspaniale Was tu widzieć. Jestem dumny, że zechcieliście dołączyć do drużyny zwycięzców, do drużyny Roberta Prygla. Jako były reprezentant Polski i sportowiec, grający ponad 150 razy z orzełkiem na piersiach w reprezentacji Polski, ale zawsze z Radomiem w sercu. Nauczyło mnie to wiele. Nauczyło mnie to wytrwałości, regularnej pracy, determinacji, dążenia do celu, ale również nauczyło mnie to podnoszenia się po porażkach i twardego stąpania na ziemi po sukcesach. W tej brudnej kampanii ja spotkałem się z Radosławem Witkowskim. I co zobaczyłem? Zobaczyłem człowieka bez planu na nasze miasto. Człowieka bez pasji. Człowieka zmęczonego. Czy chcecie, żeby taki człowiek dalej rządził naszym miastem, naszym Radomiem? Nie! Chciałem przedstawić Wam naszą drużynę. Wojciech Bernard. Paweł Czarnota, Katarzyna Skowierzak, Maciej Urban, Daniel Wydra, Zuzanna Prygiel, Łukasz Białczak, Mateusz Głuch, Tomasz Kuchała, Magdalena Maciarszczyk, Cezary Guzar, Ada Pawłowska, Małgorzata Favorito, Anna Szwed, Violetta Kopania, Piotr Nyk, Agnieszka Gierwatowska, Wojciech Żaliński, Agnieszka Białkowska, Łukasz Misztar, profesor doktor habilitowany nauk medycznych Dariusz A. Kosior, Andrzej Pawluczyk, Filip Waligórski,
Katarzyna Piasek, Kamila Bednaruk, Michał Żeromiński, Robert Prygiel, Marta Markowska, Krystian Amanowicz, Andrzej Szpilski, Katarzyna Czajkowska-Więcaszek, Mikołaj Kurbiel. Głosuj na drużynę Prygla. Szanowni, tak właśnie jest zbudowana drużyna Prygla. To są ludzie pasji, ludzie, którzy kochają Radom. Nauczyciele, prawnicy, lekarze, sportowcy, ale przede wszystkim ludzie, którzy już w swoim życiu nie raz, nie dwa udowodnili, że mogą się poświęcić pomocy potrzebującym. I takich ludzi Radom potrzebuje. Słuchajcie, ja jestem gotowy do pracy. Jestem gotowy zakasać rękawy. Zachęcam moją drużynę do tego samego. Młodość. Ale i ogromne doświadczenie. Świeżość i głowy pełne pomysłów na to, jak sprawić, aby Radom nie marnował już więcej szans. Teraz przedstawimy Państwu nasz program. Zachęcam do zapoznania się z tym. Idziemy do wyborów, aby odzyskać Radom dla jego mieszkańców. Odpolitycznimy samorząd w naszym mieście. Idziemy do wyborów z pełnym przekonaniem, że można zarządzać miastem w sposób skuteczny, odrzucając polityczne przynależności. Oddamy Radom jego mieszkańcom. Idziemy do wyborów po to, aby służyć radomianom, zarządzać miastem, a nie rządzić. Poprzez dialog i merytoryczne zaangażowanie zbudujemy w Radzie Miasta większość ponad politycznymi podziałami i do współpracy zaprosimy wszystkich. Dokończymy budowę nowoczesnego szpitalnego oddziału ratunkowego przy ulicy Tochtermana. Zbudujemy zaległe trybuny na stadionie Radomiaka. Zbudujemy parkingi osiedlowe przy ulicy Tochtermana oraz w ścisłym centrum. Radom będzie miastem dla pieszych, kierowców i rowerzystów. Stworzymy radomski Central Park o nazwie Piotrówka, czyli nowoczesny, będący w symbiozie z ekologią szlak pieszo-rowerowy północ-południe, szlak przyrodniczy, szlak historyczny oraz szlak rekreacyjny. W pełni wykorzystamy walory turystyczne naszego pięknie położonego miasta. Stworzymy radomską strefę relaksu przy Placu Jagiellońskim wraz z pasażem restauracyjno-handlowym od Galerii Słonecznej przez ulicę Fosza aż do Żeromskiego, którą przywrócimy do życia. Mieszkańcy Radomia mają na to gwarancję Prygla. Gwarancję całej naszej drużyny. Radom to nie tylko wielkie inwestycje, ale zmagania mieszkańców osiedli i dzielnic z codziennymi problemami. Nie zapomnimy o życiu w dzielnicach i osiedlach. Stworzymy listę lokalnych potrzeb i systematycznie będziemy odnawiać nawierzchnię dróg, budować parkingi i poprawiać stan chodników. Przebudujemy ulicę Wolanowską. Dokonamy rewitalizacji i przebudowy rynku. Przebudujemy radomski amfiteatr, aby spełniał oczekiwania mieszkańców. Zrobimy to. 5 konkretów Prygla. Audyt. Przeprowadzimy audyt w Urzędzie Miejskim, aby mieszkańcy wiedzieli, w jakim stanie jest nasze miasto po 9 latach rządów naszego poprzednika. Radom posiada wykwalifikowanych urzędników, ekspertów, dzięki którym miasto w ogóle może funkcjonować. Problem w tym, że ich kompetencje nie są wystarczająco dobrze wykorzystywane, a zapał, kreatywność i energia tłamszone. Zmienimy to. Nasze dzieci i nasze wnuki. Wiemy, jak ważna jest troska o przyszłe pokolenia. Nasze dzieci i nasze wnuki to one są przyszłością miasta. Stworzymy więc odpowiednie warunki, aby nikt nie był zmuszany do wyjazdu z Radomia. Rozpoczniemy budowę Radomskiego Centrum Młodzieży z otwartą przestrzenią w nowoczesnych warunkach, z dostępem do internetu i wszelkich niezbędnych udogodnień. Poprzez synergię pomiędzy przyjaznym urzędem miejskim, przedsiębiorcami, inwestorami i zapleczem dydaktyczno-edukacyjnym będziemy stymulować rynek pracy, wspierając w ten sposób pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry inżynieryjno-technicznej.
Będziemy dążyć do powstania rządowego programu rozwoju Radomskiego Ośrodka Akademickiego. Uruchomimy miejski program wsparcia dla młodych naukowców i poszukiwanych specjalistów. Wprowadzimy funkcje akademickie do centrum miasta. Radom będzie miał miasteczko akademickie. Zrobimy to. Nasze zdrowie. Radom i radomianie potrzebują radykalnej poprawy sytuacji służby zdrowia. W porównaniu z innymi dużymi miastami mamy dużo mniej łóżek szpitalnych, lekarzy, białego personelu, placówek medycznych i sprzętu. A co za tym idzie, trudniej dostać się do lekarza, a wiele spraw trzeba załatwiać w Warszawie, Lublinie, a nawet Kielcach. W Radomiu musi powstać nowy, duży uniwersytecki szpital kliniczny. Będzie on wsparciem dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Radomskiego. Jako miasto zapewnimy atrakcyjne warunki dla białego personelu, lekarzy i rezydentów, uruchamiając w tym celu specjalny program mieszkaniowy. Ale najpierw dokończymy budowę nowoczesnego szpitalnego oddziału ratunkowego przy ulicy Tochtermana. Zrobimy to. Nasze drogi. Radom potrzebuje zintegrowanego systemu komunikacji i dobrze zaprojektowanej inżynierii dróg. Niczego nie będziemy zakazywali, bo sprawne zarządzanie to nie zakazy, ale zapewnienie realnego wyboru. Szybki, wygodny i regularny transport publiczny będzie docierał do ścisłego centrum, aby opłacało się zostawić samochód i wybrać autobus. Zbudujemy sieć strategicznych, zbiorczych parkingów w sąsiedztwie ścisłego centrum. Poprawa sytuacji na radomskich drogach może nastąpić nie tylko dzięki przemyślanej budowie dróg, ale przede wszystkim poprawie organizacji ruchu, dzięki właściwej inżynierii. Nowe drogi będą powstawać dzięki klarownym przetargom i właściwemu nadzorowi. Szybkość realizacji inwestycji musi się skrócić, a jakość nadzoru zdecydowanie podnieść. Poprawie musi też ulec bezpieczeństwo pieszych, zarówno w śródmieściu, jak i wewnątrz osiedli mieszkaniowych. Stworzymy bezpieczne i dobrze zaplanowane ciągi piesze i rowerowe. W mieście nikt nie powinien ginąć na drodze i nikt nie powinien czuć się zagrożony. Poprawimy tę sytuację. Nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo zaczyna się od porządku. Nikt z nas nie będzie zamykał się w urzędzie. Będziemy zawsze blisko każdego z was. Będziecie nas widzieć na ulicach miasta. Straż Miejska będzie odbierała telefony i skutecznie interweniowała dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Niewystarczająco dofinansowana Straż Miejska zawsze będzie nieskuteczna. Będziemy ściśle współpracować ze środowiskami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, radami osiedli, żeby opracować i wdrożyć rozwiązania pozwalające wszystkim czuć się bezpiecznie w swojej najbliższej okolicy. Radom. Wielki projekt. W pełni wykorzystamy potencjał naszego miasta. Przyciągniemy do Radomia dużych inwestorów, tak jak dzieje się to w wielu innych miastach w Polsce. Dlaczego tam można to zrobić, a dlaczego nie udaje się to u nas? Radom ze względu na bogate tradycje może się stać technologicznym centrum Polski, a nawet Europy. Jeżeli ktoś wam mówi, że czegoś nie da się zrobić, poślijcie po kogoś, kto nie wie, że się nie da. Wtedy wszystko staje się możliwe. Ambicje Radomia powinny sięgać znacznie dalej, niż dzieje się to obecnie. Firmy, które będą chciały zainwestować w naszym mieście, nie będą już zmuszone do nieustannego proszenia się i oczekiwania na podjęcie decyzji. Dosyć wydłużających się terminów, dosyć oczekiwania po kilkanaście miesięcy na przyłączenie do sieci energetycznej. Zapewnimy szybki dostęp do dużych mocy przyłączeniowych energii elektrycznej, dostęp do gazu, wody i ścieków przemysłowych. To są podstawowe filary rozwoju dużego przemysłu. Radom będzie stał frontem do swoich mieszkańców, ale i inwestorów strategicznych, którzy będą chcieli inwestować właśnie u nas. Niestety dziś bardzo często inwestorzy rezygnują z Radomia po pierwszym kontakcie w obecnym Urzędzie Miejskim. Wydłużające się terminy nie są winą urzędników, ale braku organizacji ich pracy. Wszystko to sprawia, że tracimy możliwości rozwojowe, nowe miejsca pracy i wpływy z podatków. Każdy przedsiębiorca, który będzie chciał rozpocząć w Radomiu kluczową inwestycję z punktu widzenia gospodarki miasta, otrzyma osobistego asystenta przedsiębiorcy. Będzie to osoba dedykowana do wsparcia potrzeb inwestorów. Powołamy specjalny wydział odpowiedzialny za prowadzenie od początku do końca przedsiębiorców, którzy zamierzają rozwijać w Radomiu kluczowe z punktu widzenia miasta inwestycje. Wspólnie z przedsiębiorcami powołamy Komitet Stały do spraw rozwoju przemysłu przy prezydencie miasta. Żadne decyzje nie będą zapadały poza zainteresowanymi. Dzięki tym rozwiązaniom stworzymy nowe miejsca pracy. Zastymulujemy rozwój radomskiego biznesu poprzez kooperację z lokalnymi przedsiębiorcami, a tym samym zwiększymy dochody z tytułu PIT oraz CIT,
a także podatku od nieruchomości. Szanowni, dziękuję. Słuchajcie, mam jeszcze bardzo ważne 3 apele. To my, normalni mieszkańcy, zwykli mieszkańcy Radomia, wybieramy parlamentarzystów, przedstawicieli naszej ziemi radomskiej. Dlatego mój pierwszy apel brzmi: szanowni parlamentarzyści, zakopcie topór wojenny, schowajcie barwy polityczne, stwórzcie przy Sejmie zespół parlamentarny, który zadba o ziemię radomską. Skończmy już opowiadać o województwie radomskim, ale razem weźcie się do roboty i zróbcie, żeby Radom był na prawach miasta wojewódzkiego. To strasznie przyspieszy rozwój naszego miasta. Drugi apel. Obietnica Radosława Witkowskiego. Zarówno 5 lat temu, jak i 9 lat temu zostałem oszukany. Te obietnice nie zostały spełnione. To wy, mieszkańcy, tutaj je wypisaliście. On już tego nie zrobi, a my to zrobimy, bez ściemy. Do trzeciego apelu zapraszam całą moją drużynę. Stańcie proszę tutaj. Trzeci apel, najważniejszy w tym momencie, do naszych kontrkandydatów. Szanowni kontrkandydaci, apeluję do was szczerze i otwarcie. Od jutra, od samego rana jestem gotowy do rozmów. Sondaże pokazują bardzo jasno. W drugiej turze tylko drużyna Prygla i Robert Prygiel może przejąć zarządzanie w Radomiu. Dlatego jestem gotowy usiąść z wami do stołu i rozmawiać o tym, żebyście dali nam poparcie dla dobra mieszkańców i dla dobra Radomia. Drodzy mieszkańcy, czas przywrócić godność i dumę naszemu miastu. Radom to wspólna odpowiedzialność każdego z nas. Dlatego dajcie nam szansę na zmiany. I 7 kwietnia wspólnie zagłosujmy na nowego prezydenta Radomia, Roberta Prygla. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj, bo kochamy nasze miasto. Kiedy pan Robert Prygiel zaprosił mnie na spotkanie i zaproponował udział w wyborach, poznałam człowieka energicznego, kreatywnego i takiego, któremu się chce. A co najważniejsze, pan Robert Prygiel i my tu obecni kochamy nasze miasto, bardzo kochamy. Dlatego 7 kwietnia zagłosujcie na naszą drużynę i Roberta Prygla. Drodzy radomianie, czy chcemy, aby Radom wyglądał tak jak inne zadbane i dobrze rozwinięte miasta? Spodziewałem się takiej odpowiedzi. Zasługujemy w pełni na to. Radom to piękne, choć nieco zapuszczone miasto i mieszkają w nim wspaniali ludzie, my, radomianie. Czy obecne władze są w stanie wyprowadzić nas z tego marazmu? Sądzę, że nie. Zgadzam się również z tym. Sądzę, że nie, bo gdyby miały pomysł na tą naszą niedolę, pewnie by w ciągu ostatnich 9 lat z tej niedoli nas wyprowadzili.
Więc aby spełnić nasze marzenia, drodzy Państwo, Radom potrzebuje dobrego menadżera, dobrego lidera. I takiego oto mamy właśnie w naszym gronie, to pan Robert Prygiel. Wspomagamy pana Roberta, my, drużyna Roberta Prygla i wspaniali radomianie. Chciałbym również zaapelować, drodzy Państwo, do kontrkandydatów pana Roberta Prygla, do ich środowisk politycznych, do ich partnerów biznesowych być może. Drodzy Państwo, powiem młodzieżowym slangiem, odpuśćcie. Odpuśćcie i zapraszamy Was do wspólnego stołu, do rozmów. Nie idźcie po 1-2% poparcia. Dajcie wygrać lepszemu. Tym lepszym jest Robert Prygiel i on ma szansę na to, żeby nasze miasto funkcjonowało wśród liderów miast polskich. Szanowni kontrkandydaci, wznieście się ponad własne ambicje i zagrajcie, zagrajmy razem dla Radomia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, teraz to już ostatni apel na zakończenie do wyborców, do mieszkańców Radomia. Głos oddany na Roberta Prygla i na jego drużynę to jest głos oddany na Was. Zachęcamy, prosimy o głosy 7 kwietnia. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, 8 wieków temu Radom miał swojego wielkiego króla, od którego zaczął się wprowadzać początek tego miasta. Na zimie za wielkiem. Czas teraz na Roberta Odnowiciela. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. No dobrze. Niech tak będzie. No, teraz spinki będziemy zakładać.